Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a to kolejny materiał z gry True Stalker i jesteśmy na wysypisku. Odwiedzamy moich starych, dobrych kolegów. I będziemy zamawiać nowy pancerz, dlatego muszę wysprzedać się ze wszystkiej takiej specyficznej amunicji, którą będę mógł opchnąć za najlepszą cenę, bo kolega u góry, no niestety, z tym się nie lubi za bardzo. My już dorośliśmy chyba do przejścia na duże apteczki, więc te dla dzieci będziemy również sprzedawać. Wody też mamy trochę w nadmiarze. Nie widzę, żebyśmy mieli jeszcze jakieś tutaj inne sprzęty, więc... Teraz tak, ty jesteś typu pierwszego, ty również, więc możesz iść na sprzedanie. Toza już nie potrzebuje, niestety. Musimy się z nim rozstać. I teraz tak. Z jakiegoś powodu chcesz kupić Toza? Jest w kręgu twoich zainteresowań? Może dlatego, że ma jakąś super, bardzo 88% wytrzymałość, a normalnie cała broń to... No. To jest ostatnie doładowanie kasy, teraz zmieniamy słabe apteczki na fajne apteczki, tutaj trochę inne. Energolek, piciu. Nie wiem, ja chyba zawsze z kiełbachą chodzę, także można się umówić, że gdzieś jakiś taki zestaw może być. Naszego kolegi handlarza głównego nie ma, dlatego idziemy do stepaka. Teraz tak, jakie tu jeszcze mamy celowniki, które moglibyśmy sobie kupić? Ten. Pobura jakoś tak średnio mi się podoba. Spectera możemy kupić, Elkana nie jest zły. No i co? I teraz wyprzedajemy broń. I ledwo co jakikolwiek mamy profit. Tak to właśnie wygląda. Niestety. Ile dasz za butelkę wody? Mało. Co się stało z muzyką? Teraz tak. Ten do grozy celownik, bo nie wiem czy mam, pewnie nie mam. A to jest zwykły siusiat? Może się przydać. Rakusa kupimy sobie. Możemy... Nie, jakie drogie, 16... What the hell? Aha, ten celownik tyle kosztuje. No trudno, to muszę wydać. I robimy zamówienie. Pancerz, egzoszkielet. Egzoszkielet wolności. Straciliśmy kasę, idziemy spać. Budzimy się rano, lżejsi. O, te wszystkie pieniążki, które straciliśmy. Tutaj jest pan Orzeszko. Cześć, Mysławie. Dobra, i jeszcze tylko będziemy musieli znaleźć jeszcze tego jednego koleżkę. Ale czuję, że to nie będzie dla mnie problemem. To co, idziemy spać, nie? Ja się prześpię. Do następnego dnia. Jak do tego czasu nie dojdzie mój egzoszkielet, to gościu będzie zbierał zęby z podłogi. Ale nie jest źle, bo tak bym powiedział, 10. materiał ze Stalkera i ja już jestem upasiony. Znaczy w podstawowej wersji upasienia, bo nie będę miał ulepszeń porobionych. Tego to nawet się ten... Gościu, nie irytuj mnie. Poczekałem całą dobę, a ty jeszcze nie dotrzymałeś słowa. Chyba, że gra specjalnie tak robi. O, w końcu w szmuglerze. Czy on powiedział, że wyglądam jak John Soap? John Soap nigdy w czymś takim nie chodził.
Ale dobra, no hełm tutaj mamy jak gdyby zintegrowany, tylko ja mam w ustawieniach gry. Czekajcie, zresztą mogę to zmienić. Dobra, teraz powinniśmy... O, i teraz wyglądamy tak, jak powinniśmy wyglądać. Jest. Czuć tę moc. Arbus pod koc. No tylko zabrakło mi miejsca na artefakty. A, no i znalazłem jeszcze jeden płomień w tej anomalii, gdzie sobie Korvalol siedział w tym miejscu. Ale nie jest źle, ja już teraz jestem człowiekiem maszyną, tak? Jakby mnie zobaczył mój stary kolega, to by pomyślał, nie, no to jest fachowiec. Dobra, to ja teraz jeszcze na szybko robię rundkę do baru, żeby oddać questowe przedmioty, dofarmić się kasą. I co? I będę pewnie leciał już do kordonu, także ZW. Przy okazji widzę, że pominąłem tutaj jakiegoś Stasza w barze, nam się pojawił nowy, także przeproszę. Ale... tego chyba jeszcze sam nie miałem. Jak grałem wcześniej, więc ciekawe, co to jest za skrytka. To chyba nie chodziło o tę apteczkę tutaj wojskową. Tylko o to. Aha, takie tam gówienko. Ale nie no, fajnie, że jakiś Stasz nam wpadł. I przy... tak, żadnego funny biznesu. Ja wiem, że wyglądam jak człowiek z wolności i powinniście mnie odstrzelić na miejscu, no ale... dobra, jeszcze pójdziemy do mechanika. I poza tym, co możemy zrobić fajnego, no? Nie możemy sobie tutaj ulepszać, póki co. Ale jak zaniesiemy wszystkie części, to będzie naprawdę ładnie. Dobra, kogo masz dla mnie na arenie, Arnold? To, miejmy to z głowy. Nie ma tu jak arenka. A, to jest ta dwójka gnoi. Zaraz mogę wymierzyć sprawiedliwość. Odegram się, co ma być? Oj, nieładnie. A, 9 strzałów, co to jest? Ach, dwururka, piękna sprawa. No, ładna kasa. Zemsta odbębniona. Lecimy do barmana. On tam się już pewnie doczekać nie może. Przechodź, nie zadrzymuj się. Dobrze, nie będę, obiecuję. No, naznaczony wyłączył mózgo z węgla, czy to prawda? O Boże, cały sidequest Chroma. No dobra. Czyli będzie gąsior z chorą matką, na którą potrzebował kasy. No dobra. No to pomożemy mu, prawda? Bohater... czy ktoś, kto robi egzekucję? No tutaj ciężkie wybory. Barman, dawaj, nie mamy całego dnia. Barman, gdzie ty się wychylasz, przepraszam? Śpisz? To śpi. Złotej rybki chyba jeszcze nie mam, mi się wydaje. Widzę, że go masz w ekwipunku, odkupuję. Właśnie czasami niektóre artefakty on cały czas ma w swoim ekwipunku. Nie wiem, nie zakłada ich, nie usuwa ich i możemy je odkupić. Także goldfish. Nie no, goldfisha na pewno nie mam. Nie wiem skąd bym miał mieć taki drogi artefakt. Ale stopę snorka na przykład mogę mieć. Że barman oczywiście już się odwrócił. Ty jesteś gąsior. Siema gąsior, zaraz z tobą porozmawiam.
Dobra, no to nic więcej nie mam, barman. Na więcej to mnie nie stać. Ewentualnie mogę ci tak sprzedać jakieś takie główienka, bo Sidor to jest skamer i u niego się nie opłaca sprzedawać. Z tego nic nie będę miał. Te już też trochę wypadły z obiegu. Po jednej sztuce warto sobie zostawić. Skrętaka. Nie wiem, czy ktoś chciał. Zostawię w razie czego. Tego na pewno nikt nie chciał. To jest słaby artefakt. No sorry, no. Proszę cię, już trufla jest lepsza. Dobra, trzy ogony pseudopiesków, także na tym też można ukręcić jakiś pitos. Te amunicje, którą chciałem sprzedać, na pewno mam. Odwracaj się do mnie. Bo z gąsiorem mam questy. Tego nie lubię w tym barmanie, naprawdę. Jakby on mógł stać chociaż cały czas. A nie się kręcić jak smród po przysłowiowych gaciach. No dobra, ładny pieniądz. Backshotów bym sobie trochę kupił, jeśli nie masz nic przeciwko. Szlugów nie potrzebuję. Mi się wydaje, amunicja do digla, fajnie, że ją sprzedajesz. Dobra, zaraz z gąsiorkiem pogadamy. Albo to bym jeszcze mógł sprzedać. Czyli tak z tych strojów nie będę korzystał. Więc nie ma co je kisić. Amunicję można schować, tą sobie wziąć. Tą chować. Te części ciała mutantów też można schować. No i klaruje nam tu się fajny obraz, bym powiedział. Dobra, gąsior, dawaj, pogadamy. Nie chcę się z ciebie naśmiewać, chcę ci pomóc. Mam nadzieję tylko, że nie zginiesz na arenie. Stracił wszystko. Szkoda chłopa. O kurczę, jakie pieniądze za takie stroje, no to mi się podoba. Się opłaciło. Nie mów, że to takie życie, gościu. No dobra, to zrobimy porządek z kobrą, myślę. Mam nadzieję tylko, że uda się gąsiora uratować. Bo chłop stracił mamę. Wpędził się w długi. Nie ma po co żyć, walczy na arenie. Nie widzę tego, tak szczerze mówiąc. To mało przyszłościowe zajęcie. Dobra, wyglądam na dobrego kozaka. Myślę, że tutaj zrobię na nich wrażenie. Aha, miałem kamienne kwiaty sprzedać i nie sprzedałem. No trudno. Jestem gangsterem, więc ze mną nie fikaj, gościu, bo cię odstrzelę. No dobra, Humpty Dumpty, żebyś tylko przypadkiem nie spadł i sobie tego pustego łba nie stłukł. To pożałujesz. Wy się chowacie zaraz od drzwiami Arniego. No ładnie. Kobra. Но он все равно не останавливается. Тут первый новичок с верхушки дерева как закричит напарнику. В голову ему стреляй, придурок! Опа, даже не стоит, чтобы себя накормить. И снова, Sucker Punch, как narzędzie до przesuwania, powiedzmy, fabuły naprzód. Так, этого не люблю. О не, Humpty Dumpty, и сейчас меня застрели. Завалю нахрен, сука! Трохи тебе заело. Первой серии не трафилось, то гостю мог не застрелить.
No dobra, Chrom, miło. No właśnie, to ja straciłem cały swój sprzęt, teraz muszę go odzyskać. Szeregowy borsuk. Dlaczego? Dlaczego? Gdzie mój sprzęt? A, bo cię przyblokowali. Goście z powinności cię na moment zmuliło. Najgorzej. No ja bym zastrzelił któregoś z tych gości. Jestem ubrany jako wolność, więc nikt by na pewno nie pomyślał, że robię złe rzeczy. Możecie się nie bali blokować? No idź. Waypoint odhaczony, biegniemy dalej. Dobra, ja to spauzuję i poczekam, aż dobiegniemy. Dobra, chromowany dobiegł. Idziemy porozmawiać z Hey Arnoldem. Padł w pierwszej rundzie i zawalczył z Kościejem, no to... Serio? Naprawdę? Dał mi notatkę? Zobaczmy, co w niej napisał. A podziękować Kobrze? Teraz to już nie rozumiem. Gościu, chyba mnie tutaj trochę wkręciłeś. No właśnie, jestem nową twarzą, Kobrę mógłbym podejść. No dobra, no ale tak czy siak, trzeba będzie coś z tym zrobić. Czyli prawdopodobnie na wysypisku gdzieś jest. Zabił twojego kumpla. Mam nadzieję, że mnie nie oszukujesz, gościu, bo tutaj się dzieje jakaś grubsza intryga. Najpierw mówisz, że Kobra robi wciula i rzeczywiście później wychodzi, że Kobra nie robi wciula, tylko no... stawia nierówne warunki, które ciężko spełnić, no ale to nie jest de facto to, o czym opisałeś to wszystko, więc ja tam nie wiem. W jakim stanie jest to AK-101? O, w całkiem dobrym. Dobra, dobra, podoba mi się to, będę mógł z tym coś zrobić fajnego. Czy tutaj coś znajdziemy? Nie. Klasyczna anomalia elektro i tyle. I tak pewnie teraz na arenie nie zawalczymy, bo mi powie przyjść kiedy indziej, nie? No, zgadza się, no. O drugiej nad ranem kto by walczył? Pójść się przespać w gruncie rzeczy, jak już tu jestem. I dopiero później spotkać się z chromowanym ziomeczkiem. To nie byłby zły wybór. Mam akurat kojo przygotowane. To co, jakie kojo? Śpimy. Do godziny. No bo dobra, no i tak pewnie będę musiał dłużej niż do 12. Więc sobie klepnę tak. I jeszcze pośpimy dalej do 7. Cykens, pykens. Będziemy łapać słońce. Ja tam lubię takie klimaty, nie wiem jak wy. W zonie to w ogóle radioaktywne słońce jest najlepsze. Przy okazji będziemy mogli barmana w końcu wysprzęglić, żeby kupił ode mnie te kamienne kwiaty. Bo to przecież nie jest jakiś diabeł rogaty. Mam dla ciebie Forta 12, mam dla ciebie dwa kamienne kwiaty. Dużo warte może one nie są, ale to zawsze jakiś pieniądz. Okej. Okay. Czyli tak, ty chciałeś jakie rzeczy? Flash Eye. Stopa snorka. I coś jeszcze. Ale nie pamiętam co jeszcze. Popyta raczej Sidor chciał, ale wezmę w razie czego. Gonów psich nie chciałeś.
Głów tuszkanów nie chciałeś? Dobra, nie wiem, po prostu się przygotuję. Wiem, że Sidor to jest chyba tuszkany, ogon psi, pseudo psi i tyle. Zobaczymy, jakie u niego właśnie questy będziemy mogli zrobić. Dokładnie, czyli dobrze pamiętam. I patrzcie, jak się robi sos w tej grze. Dobra, no i zarobionko, ładnie. Czy wrzuciłeś mi do ekwipunku coś, czego bym nie chciał? Na całe szczęście nie. Mogę ci trochę tych psychogonów wcisnąć. Masz 880, na pewno ci się przydadzą, na szczęście. I dobrze pamiętałem, że snork, kopyta i oczy mięsaczy. Dobra, to AK 101 to sobie może ogarniemy w przyszłości. Z racji tego, że tego kałacha, którego mam obecnie, niestety i tak będę chował. Chował albo sprzedawał, ze względu na to, że ta groza Thunder S14 z odpowiednim kalibrem będzie moim wyborem głównym, jeśli chodzi o strzelanie z kalibru 5.45. Dobra, jestem wojownikiem, to z kim zawalczę teraz? Mam nadzieję, że nie z 5 osobami naraz, bo to byłoby trochę nieuczciwe. Kurczę, gościu, który się boi przyznać, kim jest, ale mamy w miarę uczciwe szanse teraz. Dobra, ostatni strzał trafił go chyba w łeb. Boria monokl! O nie, zabiłem Borię! Boria, oddaj mnie bułku! Już nie odda bułku w tym momencie. No, 5000, super. Dobra, to co, pauza i... A, przepraszam. Musimy jeszcze z chromowanym ziomalem się spotkać, dobra. To biegusiem. Głupio by było, jakbym wyszedł z baru i zapomniał o tym. Ale jak widzicie, no w tym Trustalkerze jest masa właśnie takiego side contentu, który nie da nam jakiegoś ending carda, jakiegoś fajnego slajdu jak w Zewie Prypeci, ale i tak no jest co robić, jest po co to robić. Jestem gotowy, lecimy. Przenieś mnie na kolejną mapę. Tylko że teraz tak, z tego co pamiętam, zacznie się od razu od strzelaniny. Przy tym takim małym obozie z namiotem po prawej stronie wysypiska, więc będzie ciekawie, bo na tym poziomie trudności to nie wiem, czy mnie egzoszkielet przy czymś ochroni, szczerze mówiąc. No, ale zobaczymy. Szóstka. Okej. Zobaczymy, czy pogadamy. I teraz tak, rzeczywiście można odbić od razu, znaczy odstrzelić kobrę, się tym nie zastanawiać, albo można też zostawić go przy życiu, tak żeby jeszcze z nim pogadać. I wtedy rzuci nam światło na ciekawe rzeczy. Dobra, lecimy. Nie jest tak źle. Trochę strzałów chyba przyjąłem. Czy zabiłeś go? Mam nadzieję, że nie. Zabił kobrę. No to nie, to musimy to wczytać, bo ja muszę doprowadzić sytuację, że z nim pogadamy. Ja chcę pokazać moim kochanym widzom, którzy angażują się w tę serię, żeby wiedzieli, co ma do powiedzenia w tej sprawie. Fabułka tutaj gra pierwsze skrzypce, prawda? Dobra, idę na furany apteczkami, co mi zrobicie? No puszczaj ten karabin, no.
Znasz Chroma? Znasz, a pracujesz? Pracujesz dla siebie. Haha, myślałeś, że kim jestem, że dla kogo pracuję. A wiesz, czemu zabiłem jego kumpla? Nie, no to słuchaj. Bo nie będę się powtarzać. Jego kumpel to Beach. Przegnity do szpiku kości stalker. Kiedyś zrobił zasadzkę i zastrzelił całą grupę stalkerów dla wartościowego artefaktu. Ale umierający stalker zdążył przekazać informacje w sieci, za co oddali życie. No i parę dni później, oczywiście to Beach sprzedaje Sacharowowi ten artefakt. No a że powinność pilnowała bunkra, no to dostał Petrenko wiadomość, a on dał mi na niego kontrakt, no a nie odbieram życia bez powodu. Dziękuję, Kobra, za naświetlenie mi tego obrazu, bo zmienia to naprawdę sporo. I nagle wychodzi na to, że tak naprawdę pomaganie Chromowi to tak jak pomaganie najemnikowi. Ma swoją własną agendę i wcale nie robi tego z takich czystych, dobrych pobudek, chce kogoś pomścić, tylko a dlaczego chcesz pomścić gościa, który zrobił takie rzeczy, więc no... Słowa się rzekło, kobyłka u płotu, tego już się nie cofnie. Ale... Dobrze znać ten kontekst, żeby nie było, że o, ale ten Kobra to był zły, najgorszy. No nie był najlepszy ziomek, skoro postanowił mnie wziąć, wystawić za posterunek i zastrzelić. Żyjesz? A ty jesteś z siebie dumny? Twój kumpel został pomszczony. No a wiesz, za co został twój kumpel odstrzelony? Strasznie słaba rzecz. Nie mów tak o nim, zrobił źle, ale cały czas był moim kumplem. Uratował mi życie wielokrotnie i poświęciłby swoje życie, żeby wyciągnąć mnie z niezłego szamba. Mimo wszystko, dziękuję za pomoc. Masz tutaj informacje o moim schowku. No a ja sobie idę. Żegnaj, stalkerze. No i cóż, dostajemy w tym gdzieś tutaj miejscu informacje o jego schowku. Odwiedzimy, rzecz jasna, czemu miałbym tego nie robić. Niemniej jednak, jak widzicie, no taki fajny quest z większym dnem niż po prostu zabijamy złego gościa, bo jest zły, tylko no, a kto jest dobry w tym układzie, powiedzcie mi tak szczerze. Bo ja tego nie czuję. Ale fajne generatory, Jezu, co one robią na wysypisku. No i teraz tak, mamy sobie plecaczek, mamy APB, cudowny pistolet, z którym chcę się bawić, mamy... Night Star, kolejny taki, ja bym wolał Shell, ale no wiadomo, gra nie może mi co chwilę dawać najmocniejszych artefaktów. Dlatego robienie sidequestów się opłaca, moi drodzy. No i super, i to jest fajny pistolet, z niego się naprawdę fajnie strzela. No. Taki full auto sidearm, jak dla mnie, mile widziane. No to co, idziemy sprzedać ten złom, który znaleźliśmy do stepaka. Chociaż Witka, no to da nam jakieś gówno ceny i się nie opłaci, no ale... No co poradzę. To jest obecnie jedyny handlarz, zwłaszcza, że nasz tutaj kolega... no, sobie poszedł. Także się wziął, wysprzęglił, bo gościu nazywa się Sprzęgło, jakby nie było klacz, nie? Taki jestem śmieszny. No, ty kupisz każdy szrot, tylko że właśnie, nie dajesz pełnych cen, gnojarzu. Tego handel z tobą mi się nie opłaca. No jak za artefakt typu Nightstar dajesz 1000... Weź! Ale sprzedajesz baterię do Gaussa. I to za ile sprzedajesz? Chory jesteś, chory człowiek. Ale rozumiem. Fajnie, że szmugler może takie rzeczy załatwić od Kardana. Ale jak chcę kupić 70 amunicji za 17 tysięcy, to... Jak lękam, nie? Z kim ja jadę? Ja wiem, że to jest Gauss. I że pewnie dojdzie taki moment w grze, jak sobie wszystko inne ulepszę i sięgnę po Gaussa, ale to jeszcze nie jest ten moment mimo wszystko. To jeszcze nie to. Gamzat potrzebuje wysprzedać się z rzeczy przeróżnych. Dużo wartych. Coś jeszcze mam? Niekoniecznie, ale 5000 przyjmę. Mieć, a nie mieć. Celowniki idą tutaj. Żyłuj? No żyję, żyję. Panie Mysławie, ja poszukam twojego kolegi, Barina, bo i tak muszę. To jak gdyby mój obowiązek. I dotrzymam słowa.
Dobra, amunicja VSS-owa na miejscu. Dobra, dobra. Ta amunicja również do schowanka. No i tak przygotowany, myślę, mogę lecieć. Ile mam tam udźwigu? 48 kilo, nie jest źle. Dobra, no to pauza i biegniemy do kordonu. No dobra, jesteśmy w kordonie. Czy macie tutaj coś ciekawego mi do powiedzenia? Co? Na jantarze nikt się nie odzywa? No dobra, gościu, skoro się tak wypowiadasz na ten temat, nie ma tu żadnych bandytów, wszyscy żyją, czyli super. No to co? To ja sobie biegnę, myślę. Trzeba zwiedzać świat, korzystać z tego, co ma do zaoferowania. Także zaraz wracam. Ciekawostka, że ekipa z kordonu już się wyprowadziła, więc też nie mamy jak im powiedzieć o tym, że Niemego znaleźliśmy w Dark Dolinie. Ale to nie ma problemu. Ja i tak do nich dotrę i przekażę informacje. Teraz tak. Jedno z miejsc, gdzie wiem, że mógłby leżeć kolega. A ty nie jesteś tym, którego szukam. A to w stronę... O kurczę, ale tam się świeci demoniczne światło. W stronę tego piekielnego tutaj kręgu, o tu. I teraz tak. Ja wiem, że na pewno jest parę innych miejscówek, gdzie to mogłoby być. Ale niestety nie znam ich na tyle dobrze, więc... Więc będzie może trzeba po prostu poszukać po tych takich głównych miejscówkach i liczyć trochę na łód szczęścia. Okej, pieski to takie fajne. Te, na które ja chciałem polować. W gruncie rzeczy. Wow, a to może one chcą na mnie polować, co? No dobra, ogony, jest. Ogonek, jest. Ogonek, jest, o Jezus, o Jezu. To jest prawdziwy sztos. Teraz tak, ja tutaj Barina nie widzę. Niestety. Przydałby mi się, więc musi być w innym miejscu. Teraz pytanie, gdzie jest to inne miejsce, gdzie on sobie może być? No dobra, to trochę będę musiał pobiegać. Jak znajdę, to najwyżej odpauzuję. A, przepraszam, muszę wejść do tartaku. Uuu. Dobra, to wchodzimy tą oficjalną drogą, nie będę robił żadnych głupot. Czyli tak, tu na lewo od wejścia. Dokładnie tutaj. Trzy artefakty! No, ktoś poszalał. Siema. Nie. Nie gra mi to miejsce bardzo mocno. No nie wiem, stary. Czy to jest na dachu? To chyba jest na dachu. Co za złośliwa gra. No dobra, czyli wychodzimy na zewnątrz. Musimy dostać się na daszek. O, Shell! To przecież jest ten. Druga gwiazda. Taka na wyciąganie radiacji. Jezu! Widzicie? Patrzcie, gdzie możecie takie rzeczy zrobić. Musicie oglądać filmy u mnie i później robić to na swoich jakichś własnych podejściach w tej grze, bo to się marnuje takie piękne artefakty. Dobra, czy ja jestem w stanie zrobić jakiś fajny wyskok taki, żeby się zmieścić? Pewnie nie. O! Dobra, nieważne, Gareciarz jednak coś potrafi. I co my tu mamy? Aha, Night Star. Okej. Albo kamienny kwiat. Chyba kamienny kwiat jednak. Dobra, to może jednak tak dupy nie urywa, ale widzicie, w których miejscach się pojawiają takie milusie rzeczy. Dobra, a ja idę szukać dalej kolegi, tak jak powiedziałem. Znalazłem sobie tego gościa. Bardzo niezadowolony, że ktoś sobie uciekł z artefaktami i leży obok niego ten ziomek, także ja nie wiem, czy on tutaj kolegę po prostu odstrzelił, czy co się zadziało. No ale...
Ale to nie jest trup, którego szukałem, jak się okazuje. Może gdzieś tutaj, w tej okolicy, ale też niekoniecznie to widzę, szczerze mówiąc. Bo ten teren tutaj nie jest zbyt otwarty, nie? No, tu już jest siateczka. Tu jest zawalone, więc raczej psy go do środka nie wciągnęły. No nic, czyli szukam dalej. Szkoda, no. Patrzcie, to Vlad Voldemort. Siedzi sobie sam przy ognisku. To niestety nie jest ten ziomek, którego szukam. Dobra, tutaj mamy jeszcze jakąś kolejną skrytkę. To chyba coś było na drzewku, jak dobrze pamiętam. Jeśli się nie mylę, to jakieś pieski są chyba niezadowolone, że buszuję im przy tym. Jo, jakieś apteczki. Mało znaczące rzeczy, ale dalej to nie jest miejsce, gdzie leży Barin. O, 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 fajny pies, fajny pies. Ten już mniej. Jedź mi stąd, nie jesteś fajny. O, i miał ogonek, nie no, to trzeba zapisać. Coś takiego to nie zdarza się zbyt często. Błagam, powiedzcie mi, tak, to jest Barin, dobra. Jest tuż naprzeciwko, no może nie naprzeciwko, ale obok obozu zwykłych stalkerów i ma OTS-a 14 Storm. To jest gościu, którego na pewno kojarzycie z Cienia Czarnobyla, który przesiadywał sobie w barze. A jak nie kojarzycie, to może to wszystko wymyśliłem na kolanie. No w każdym razie, znaleźliśmy gościa. Mamy nową broń. Jezu, jak ja się cieszę. Siemano, siemano. Gdzie fanatyk? Gdzie mój kolega Jurok? Pewnie poszedł wyprowadzać ludzi. No, szkoda, szkoda. Dobra, lecę dalej. No. W końcu. Dawno się nie widzieliśmy. Mam dla ciebie narzędzia. Mam dla ciebie narzędzia. No i możesz wszystko. Zobacz, jaka fajna broń. Groza w 5.45? No to jest bardzo rzadkie. Jedyną taką rzeczą, która była gdzieś dawno, dawno temu, to w Cieniu Czarnobyla i miał nią Stryłok. No, no. I właśnie, on nie chce pieniędzy, on chce materiały. A dziwny, zbiegiem okoliczności, ja miałem wszystkie materiały. Także sobie zobaczcie. Fajnie, że jest przemyślane, nawet w dialogach, że można to od razu odkliknąć, że no, bo miał mi to sieroga przynieść, ale zaginął. I to tam było pod hangarem. A ja, dziwny zbieg okoliczności, byłem tam i cały czas nosiłem te rzeczy bez powodu. A tu proszę. No to super, super. No. No to sobie poczekam i będę miał. A ty w końcu możesz już ulepszać mi wszystkie rzeczy tak na maksa. I to rozumiem. O, to ja najbardziej tutaj rozumiem, szczerze mówiąc. Zacznijmy od najważniejszej rzeczy, czyli... O, 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 to ja! To rozumiem. Ej, Spring. Co to robi? 25 aż do udźwigu. Uuu, piękna rzecz. Piękna rzecz. Dobra, to ja te płomienie będę sobie musiał wrzucić na regenerację HP-tek jeszcze. Dobra, poczekaj, gościu. Pogadamy zaraz. Ja tu do Sidora idę jeszcze sfarmić kasę i się przespać. Bo teraz rozpocznę proces zwany finalizowaniem mojego grindu. Siemano. Mam dla ciebie ten artefakt. I mam... O nie, nie chciałem tego! A, dobra, muszę wczytać. Ja pierdzielę, nie? Przecież miałem to, co? Schowałem to tutaj? Schowałem to tutaj, dobra, nieważne. Przepraszam. No to wczytujemy. Dobra, jeszcze temu Wasiowi sprzedamy sobie tę brońkę. Technik, weź mi. Napraw to. Ten złom, bo nie sprzedam go nikomu. Za 317, jak się sprzeda za tyle, to jestem zadowolony. Jak nie, no to lipa. Patrz, ty z pistolecikiem stoisz, a co gdybym dał ci coś takiego? Straciłem na tej naprawie, trudno. Ale nasz ziomeczek teraz powinien być lepiej wyposażony do obrony, nie? No pewnie, że tak. Dobra, więc wyciągamy macki, pijawki. No zdarowe. No zdarowe, zdarowe. Patera, gościu, co dla ciebie mam. Dawaj mi tutaj mamonę. No i jeszcze dla ciebie kamienną krew mam. Meat chunk? Zobaczę, czy ja mam. Kurczę, mogę nie mieć.
No, w tym podejściu coś mi chyba nie siadł żaden Midchunk. A w chemicznych anomaliach się kąpałem. No i co, i się przyblokowałem? Troszkę tak. No to na tym koledze to chyba se nie pograinduje, co? Ale zrobimy sobie spanie i zobaczymy, czy dostanę nowe questy. Dobra, możemy odebrać przy okazji karabin. Czy masz dla mnie jakieś zadania? Nie, cały czas tylko ten Midchunk. Aj. To niedobrze, to słabo. Sidor, Sidorku, weź ode mnie ten szajs, co mi tu go wcisnąłeś. Ja takich rzeczy nie potrzebuję, z takich rzeczy nie korzystam, jestem ponad to. Kurczę, ładne ceny tu dajesz. Ze Springa to ja mógłbym zrezygnować za taką cenę. Co ty mnie tu obrażasz? W języku enchantów do mnie mówisz, dobra, jest flame. Czyli tak. Zaczynamy, mamy jeden shell, mamy drugi shell. Dwa flamy, bubble. Mamy ładną regenerację zdrowia, mamy wyparzanie sobie ran. No. I co, night stary chowamy, spring chowamy, stone flower chowamy, amunicję. Sidor, ty nie skupujesz amunicji, jak dobrze pamiętam. Ty to jesteś taki niemiły, nie? O właśnie. Aj, ty leszczyku. A za ile byś mi sprzedał backshoty, bo mi się przydają, ja lubię z tego strzelać. Może być. Nieźle, całkiem fajny towar. No właśnie, muszę teraz sobie porównać, czy inwestowanie w AK-101 ma jakikolwiek sens. Nie, okazuje się, że nie. Poza tym, że ma fajne obrażenia, to i tak znowu będę z L85 prawdopodobnie strzelać. Będzie o wiele lepszym wyborem. Dobra, Sidor, udław się, daj mi sporo kasy, dziękuję. No nie docha, nieźle, fajny towar. Ja bym ci gównianego towaru nie sprzedał, gościu. Stalowy hełm, detektor Veles, bo to my i tak bez Swaroga na razie jesteśmy. Później na pewno się znajdzie, musi być. Nie ma innej opcji. Może być. Super, ekstra się spisałeś. Tak jak mówiłem, ona amunicji nie przygarnie. Więc można ją pochować. Tutaj mnie wziął, nakarmił, bo inaczej tego nie nazwę. I co, musimy popić coś, nie? O, od razu lepiej. Jakoś tak. 121 tysi. I widzicie, i tak się zarabia. Dobra, dawaj mi moją broń. No. Proszę bardzo, OTS-14 Storm. Załadowany, załadowany. To jeszcze teraz założymy sobie na niego tłumik, który na pewno kupiłem, i lunetę, którą na pewno kupiłem. Jest PO-14. Co, tłumik pewnie jest cały czas taki sam jak ten tutaj TGP, bo ten... to jest podzwykłe. Jak dobrze pamiętam, nie? Grozowy. No, to musi być pod tamten konkretny kaliber, ale celownik i tak wchodzi. No, jak to ładnie wygląda. Fajna sprawa, kurczę, zobaczcie jaka groza. Jeszcze jakbyśmy sobie domontowali jakiś przedni uchwyt i ją poulepszali. Dobra, to teraz tak, wydajemy kasę na upgrade'y. Ja pauzuję i pokazuję wam efekty końcowe, co jak zbudowałem. Także ZW. No i panie i panowie, spłukaliśmy się i nawet nie jestem w stanie wymaksować wszystkich rzeczy. Więc tak, Saiga wymaksowana, bo to jest podstawa, to jest moja ulubiona broń. Tutaj z większym magazynkiem to będę siał po strach. Groza, no troszkę zrobione te takie podstawowe rzeczy typu recoil, większy magazynek, jakiś taktyczny uchwyt, żeby tutaj się no o wiele lepiej z tego strzelało. Pistolet nieruszony, sorry, on sobie poczeka na sam koniec, bo to jest taki bardziej, bym powiedział, trophy gun, niż coś z czego będziemy robić piu 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 piu. Co do pancerza, no to tak, egzoszkielet zrobiony tutaj po bożemu, praktycznie cała górna strona. Nie stać mnie tylko na ochronę psioniczną, no ale... no będę musiał się z tym jakoś pogodzić i przeżyć to. Ale tak to no mamy porobione wszystkie wzmocnienia, jeśli chodzi o pancerz, o ochronę przed uderzeniami, także może trochę dłużej pożyjemy w anomaliach.
No. No i nasza broń teraz ma o wiele lepszy uchwyt, wygląda już jakoś nowocześnie, plus będziemy mogli inne celowniki też na nią wrzucić. To nie jest tak, że będziemy musieli tylko ten mieć PO-434, tylko możemy mieć też inny. No i nasza Saigunia. Ale to ja bym wolał mieć nie na slagi naładowane, o, na backshot. O, i to rozumiem, no. I tak to w nocy byłoby widać, a jakbym jeszcze ten celownik wrzucił, no to już w ogóle widać, mamy jakiegoś ładnego zooma. Zresztą teraz to ja sobie mogę jeszcze na moment spauzować, wziąć wszystkie te celowniki jakie mam i poprzymierzać, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Więc jak widzimy, do naszej tutaj grozy możemy sobie założyć taki celowniczek O, nie jest zły, jest na pewno na o wiele bliższe dystanse niż na daleko. No ale z tym 4.34 myślę, że mimo wszystko zostanę. Chociaż chyba mają to samo przybliżenie. No, ale ogólnie rzecz biorąc do Saigi, no mogę wrzucić sobie ten snajperski PSO. I patrzcie, na jaką odległość mogę ze slagów walić, nie? Gdybym był odważny, oczywiście myślę, że to nie dla mnie. Ja to jestem bardziej gościem, który ci powie, a wezmę sobie taki celowniczek i zrobię piu-piu. No ale pieniędzy już nie mamy. 862 ruble to tyle co nic i tak jak mówiłem, no... Co zrobić? Nie jestem bogaty. I ktoś powie, oj Gareciarz, zainwestowałeś w taką zwykłą Saigę, a co jeśli byś dostał lepszą Saigę w przyszłości, taką na przykład z fioletowym tłem, że jest unikalna. No co mogę wam powiedzieć, no wiem, że taka Saiga będzie, ale też nie chcę nie wiadomo ile czekać na taki moment, prawda? Dlaczego? Aha, bo już mam tłumik na tym, dobra, bo się zastanawiam, czy mam drugi tłumik. Dobra, pięknie. No to co, reszta do schowka. Czeka na swój moment. My jesteśmy teraz dokokrzeni naprawdę elegancko. Czy Sidor, masz dla mnie nowe misje? Masz. To miło. Bo ja będę miał dla ciebie tak. Ogony. Głowy. Co tylko zapragniesz. Z wyjątkiem tego ostatniego. No ale dobra. Proszę bardzo. No i niestety, tego ostatniego nie będę w stanie zrobić, bo nie mam. Nie wiem, czy teoretycznie najrozsądniej byłoby po prostu powiedzieć, że nie jestem zainteresowany. Powiedzieć, że nie mam. Oj, możemy zacząć od nowa. Ranged chciałbyś. No, to się dobrze składa, bo akurat mam. Wiedziałem, że warto było przytrzymać dla ciebie, Sidor. A na razie nie masz innych rzeczy, ja teraz sobie podbiłem aż do 15 tysi, a to bardzo dobrze, bo będę mógł dzięki temu pójść jeszcze na zakupy i coś sobie ulepszyć, więc te 48 minut, które już mamy na zegarku, to nie jest koniec, to nie jest moja finałowa forma. Poczekajcie, poczekajcie, zaraz zobaczycie widowisko. To co, robimy sobie ochronę psioniczną? Czy może z grazą wjedziemy, z większym magazynkiem? O wiele większym magazynkiem, już bym powiedział takim bestialskim. Celność, płaskość toru lotu, odrzut, no myślę, że odrzut definitywnie. I... płaskość toru lotu, no. O, i pominam reliability, no to słabo. To nie najmądrzejsze moje wystąpienie. W tym kabarecie życiowym. No, ale mamy super fajnie dokokrzoną broń, 75 plus 1 nabój w komorze. No jest to broń, z którą można iść do końca gry. Jest to coś przyjemnego. Także dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. I bywajcie.